Witam Państwa. Ruszyła Liga Hiszpańska. Wielu mówi, że najlepsza Liga Świata, inni, że tam po prostu grają dwie najlepsze drużyny świata, Real Madryt i Barcelona. I nie dość, że ruszyła, to od razu już teraz w czwartek pierwsze Grand Derby, z ilu jeszcze nie wiadomo, stąd ze mną w studiu przedstawiciele obu klubów, którzy zresztą na to Grand Derby się wybierają. Michał Zawada, Blaugrana.pl i Dariusz Dobek, realmadryt.pl. Zacznijmy od Realu, jako że jest mistrzem. Chciałem Was zapytać po pierwsze, czy uważacie, że Barcelona jest tak mocna, jak pokazała w tej pierwszej kolejce 5-1, Messi w niewiarygodnej formie, i czy Real jest w jakiej formie właściwie, skoro traci na początek punkty u siebie z Walencją? Czyli trudno orzec, w jakiej formie jest Real, bo to dopiero pierwszy mecz sezonu. No niestety drużyna nie podniosła się po tym knockdownie zaserwowanym przez Ikera Casillasa. Co prawda tylko Pepemu, ale to chyba odbiło się trochę może na całej drużynie, ale pamiętajmy, że Walencja to w końcu trzecia drużyna zeszłego sezonu, właściwie trzech ostatnich sezonów. Także wynik 1-1 u siebie nie jest aż takim złym rezultatem, także poczekajmy na Grand Derby. Michał, jak oceniasz ten pierwszy mecz Realu i ten pierwszy mecz Barcelony? Znaczy ja bym nie wyciągał żadnych wniosków z pierwszych spotkań. Mecz był drużyny Mourinho przede wszystkim, jak oglądam od dawna, to przyzwyczaił mnie do tego, że wchodzą w sezon raczej powoli, nigdy z jakiegoś wysokiego C specjalnie i Real zacznie grać w piłkę pewnie. Przypomnijmy, że w zeszłym sezonie również Real tracił punkty na początku września, a później jak ten sezon wyglądał, to wszyscy wiemy. Real wyglądał na drużynę zmęczoną treningiem. No jeżeli Cristiano nie oddaje strzałów wręcz, to tutaj trudno się spodziewać, żeby tam się jakieś cuda działy w wykonaniu całej drużyny. Poza tym Walencja w pewnym momencie zrozumiała, że może coś wywalczyć i konsekwentnie grała tak, no, niezbyt atrakcyjny, ale skuteczny futbol, no bo remis na Santiago Bernabeu to każda drużyna, może z wyjątkiem Barcelony Guardioli, w szczytowym okresie brała na świecie w ciemno. A jeżeli chodzi o Barcelonę, też bym nie wyciągał żadnych wniosków z tego wyniku 5-1, bo Barcelona gra trochę wolniej na razie, jest po bardzo spokojnym okresie przygotowawczym. Messi miał 36 dni wakacji po raz pierwszy w życiu. Także zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, jak trener to poukłada. Myślę, że bardziej jest to kwestia... Zmian wielkich nie będzie, kwestia bardziej mentalna, to jak Barcelona będzie grała. Bardzo dużo będzie zależało od tego meczu, na który będziemy oglądali w czwartek. Myślę o warstwie właśnie psychicznej. Kto w tym starciu wyjdzie zwycięsko, no może zadecydować o tym, kto będzie zbierał punkty w kilku najbliższych kolejkach efektywniej. Powiedz, Darek, czego ty oczekujesz po tych Grand Derbach, po tym superpucharze? Czy on będzie tak emocjonujący, tak gorący właściwie, tak nerwowy jak ten poprzedni superpuchar? Myślę, że nie, bo przede wszystkim dlatego, że obaj panowie, Jose Mourinho i Tito Vilanova, którzy no, mieli powiedzmy jakiś swego typu konflikt, no powiedzmy podali sobie ręce i zapomnieli o tych niesnaskach, które się przydarzyły po rewanżowym meczu Superpucharu w zeszłym sezonie. No zresztą Real trochę chyba zmienia politykę taką, jeśli chodzi o wywieranie takiej presji na Barcelonie. Przykładem tego jest chociażby zamknięcie Twittera przez Eladio Paramesa, tego rzecznika Mourinho, który zawsze tam, no zawsze, bardzo często obserwował rywali właśnie na Twitterze. I właśnie to jest też właśnie taki, powiedzmy, prognostyk, że to Real teraz jest pod mniejszą presją, to Barcelona musi gonić Real, Barcelona musi się trochę odkuć po tym słabszym sezonie. Także myślę, że na pewno będzie to ciekawy sezon i to preludium właśnie, jeśli chodzi o oba mecze w Superpucharze, będzie takim dodatkowym smaczkiem do tej edycji rozgrywek. Czego się spodziewasz po tych Grand Derbach? No, przede wszystkim to jest dwumecz, więc ja spodziewam się tego, że Barcelona... Grzechem byłoby nie wykorzystać tak fizycznie wyglądający Real Madryt. Wnioski wyciągam tylko i wyłącznie na podstawie meczu na Santiago Bernabeu przeciwko Walencji. Barcelona wygląda na drużynę bardziej świeżą. Jest dopływ świeżej krwi na skrzydle w postaci Jordi Alby, który rozumie się świetnie z resztą drużyny. To, co miało być słabymi punktami zespołu, czyli na przykład Teo, z którym nie wiadomo, czy kontrakt będzie przedłużony, czy nie, wtedy rozmowy trwają. Okazuje się, że chłopak wychodzi na nie najsłabszą przecież drużynę San Sebastian i zalicza 2 genialne asysty. Także drużyna trochę uwierzyła w siebie, odpuściła zupełnie mecz o puchar Gampera z Sampdorią w 100%, tylko po to, żeby skoncentrować się na tym czwartkowym pojedynku z Realem, który ma być świętem i takim pokazaniem, że Barcelona jest na dobrej drodze, że tu się nic nie zmieniło, że duch Guardioli jest obecny. Zresztą Guardiola wypowiedział się w tym tonie, że on zawsze będzie oglądał mecze Barcelony tak, jakby był jej trenerem, więc też nie sądzę, żeby on nie był w kontakcie z Tito Vilanową wtedy, kiedy to będzie potrzebne. Zmian kadrowych, jak wiemy, większych nie ma. Przyszedł bardzo dobry piłkarz, moim zdaniem, Alex Song z Arsenalu. W tym meczu pewnie jeszcze nie zagra, ale na przyszłość to też dobrze wróży, jeżeli chodzi o grę środka pola w Barcelonie, więc ja spodziewam się zwycięstwa, a i tak rozstrzygnie się wszystko na Santiago Bernabeu, gdzie się już różne rzeczy działy, więc zobaczymy jak ta rywalizacja się skończy. Myślę, że ona będzie ważna dla pierwszego miesiąca rywalizacji w lidze.